W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać świeżo otrzymaną paczuszkę z Chin, w czym jest tester DL24. Z góry dziękuję serdecznie za 100 subskrypcji na moim kanale. Oby ten trend się utrzymywał i udawało mi się robić materiały, które kogoś interesują. Jeżeli coś Was interesuje, co nie dopowiedziałem, proszę napisać w komentarzach, chętnie odpowiem. A więc zaczynamy od otwierania. Dobrze, co tutaj mamy? Instrukcja DL24. I co to mamy? Po angielsku, czyli jak to się mówi, tragedii nie ma. No i wiadomo, że po chińsku. Ok. Czyli mamy instrukcję. Tutaj mamy drugą instrukcję. Czyżby. Nie. Też po angielsku. No ale powiem szczerze, że jakoś to tak w miarę wygląda. I chyba nawet jest link, jak się za to zabrać. Zasilacz. No, po wadze stwierdzam, że to za dużo w środku nie ma, jak na 12-watowy, bo to będzie 12V, 1A, to będzie 12W. Dużo tam nie ma, chyba więcej waży kabel niż to, co w środku. Jak kogoś interesuje, to go otworzę, żeby zrobić, jak to się mówi, research. No tutaj na tym połączeniu, nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję jakoś zoomnąć. Nie jest to jakieś tam super mega. Tutaj już jest lepiej. Okej, zobaczmy na kabelki. Kabelki. Z doświadczenia wiem, że przy kabelkach warto zobaczyć tutaj. Jak tutaj to jest zrobione? Popatrzmy sobie. No, a przepraszam, wyszłem z kadru, bo tak głównie patrzę przez kamerę, a nie przez oczy, tak trochę inaczej. No ale jest fajnie, bo jest zalutowane, więc ten pomiar będzie w miarę, jak to się mówi, dobry. Nie będzie to za bardzo dryfowało i nie będzie się tutaj grzało, bo zazwyczaj się grzeje. Linka też jest jakaś taka lepsza. Jest dużo małych żył. Przewód chyba temperaturowy, stopień stopni, myślę, że widać, wrzucę w środek, jest, więc kable są, no przynajmniej ten nie jest zły. To już tak w dotyku taki naprawdę troszkę mocny Chińczyk, ale no. Dajemy temu szansę, by trzeba było go po prostu podłączyć i spróbować. Tutaj minusowy, ładnie zaciśnięte. W miarę jakieś jakościowe złączki, bo jest nawet napisane coś wydrukowane, choć to na pewno nie jest high-end. Tak samo krokodylek. O, fajny czujniczek temperatury. Mam podobne, przynajmniej miałem. W układzie chłodzenia komputera też takie miniaturki bardzo szybko łapią różnicę temperatury. No i teraz płytka. Jestem ciekawy, czy coś tutaj się podziało, jak to się mówi, w trakcie dostawy. Nic nie widać, żeby było uszkodzone, przynajmniej na teraz. Z tyłu też wygląda wszystko git. No, cynowanie jest takie, no ktoś to robił od ręki i to tak trochę niestarannie, troszkę topnika zostało, tutaj troszeczkę cyny zostało. No, jakby to powiedzieć, większość chyba robił automat, a później ręcznie. Tutaj nie jest docynowane, to będę poprawiał. Tutaj jest to takie w miarę git. Jakaś kuleczka chyba z fluxu mi gdzieś tutaj uciekła. Aha, gumeczka trzyma ekran, żeby nie odfrunął.
Co tutaj? To jest chyba już maszynowo przytwierdzone, więc tutaj nie powinno być żadnych komplikacji, ale widać, że nie wiem, czy mi się uda to zoomnąć na tyle. Tu jest więcej cyny, tu jest troszkę mniej. No, jakość nie jest tam jakoś mega, jak to się mówi, fatalna, ale też nie jest to jakiś tam mega high-end. Tutaj te nóżki są od producenta układu dużo dłuższe. Spokojnie można było je tutaj przeciągnąć przez płytę i lekko zaciągnąć w tą stronę, żeby prąd był większy, ale tam nie będę się czepiał aż tak bardzo. No, tu jest ta kuleczka jedna jeszcze. No, przepraszam. Tu jest kuleczka jeszcze jedna. No, nie jest źle. Nie jest dobrze. Patrzmy na resztę sprzętu. Kupiłem z takim zestawem lekkich adapterków. Zobaczymy, co tutaj jest. Tak wysypię, będziemy troszkę wygodniej. To mój drugi unboxing, więc przepraszam, jak coś tam nie będzie widać w kadrze, a o czymś gadam. No, nie przyzwyczajony jeszcze, ale wszystko się nauczy. Dobra, adapterek. Wskoczył, dosłownie wskoczył. Aż teraz nie strzelił. Prędzej normalnie aż wskoczył. Zobaczymy, czy tu będzie dawał radę. Niby 6 amper. O. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Przepraszam za ciągnięcie nosa, ale jak takie coś widzę, o, całe jeszcze jest w fluksie. Widać, jak mi się świecą palce. Tutaj jest pełno fluksu. Tu troszeczkę cyna uciekła. Kuleczka. Nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję zoomować. Kuleczka. I takie kuleczki czasem później robią, że gdzieś ona odpadnie nie w tym momencie, kiedy trzeba i gdzieś trafi między elementy i mamy tak zwane jaja. Ale no, nie wygląda to źle. Większość chyba robiły automaty. Choć tutaj też widać, że spróbuję to zoomnąć. Tu nie jest troszeczkę dolane. Nie będzie to widać niestety na kamerze, bo nie mam takiej możliwości to aż tak dobrze nagrać. Ale no, nie ma tragedii. Jest to przelutowane tak dość stabilnie. To chyba będzie pasta termo, która była obiecana. Coś mi na palcu jeszcze zostało. Chyba z tamtej płytki albo gdzieś z czegoś. Nóżki. No, nie ma źle. No, jakiś certyfikat certyfikat jakości. Okej. Dobra. W następnym odcinku zobaczę taki burn-in test, tak zwany, i zobaczymy, co z tego będzie. Dzięki, pozdrawiam. Jakbyście mieli jakieś sugestie co do wykonania testów i tak dalej, proszę pisać. Chętnie wezmę to pod uwagę przy robieniu pierwszego testu. Najpierw to muszę, jak to się poskładać, ogarnąć i jeszcze poprzeglądam, jak coś znajdę, co jest nie tak. Spróbuję dać znać w następnym odcinku. Dzięki, pozdrawiam, cześć.